Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jesteśmy pod latarnią morską na Helu i dzisiaj ją odwiedzimy. Trzeba chwileczkę odczekać w kolejce, żeby kupić bilet, ale zanim to zrobimy, kilka informacji o tej latarni. Co my tutaj mamy? Odrobinę historii. Pierwszą murowaną latarnię morską zbudowano w Helu, w latach 1806-1827 na szczycie okrągłej wieży o wysokości 40 metrów ustawiono laternę z urządzeniem świetlnym o zasięgu światła 17 mil morskich. Podczas mgły oddawano strzały z armaty ustawionej w sąsiedztwie latarni w celu poinformowania przepływające statki o bliskości do brzegu. W 1910 nieszczęśliwy wypadek przy jej obsłudze spowodował śmierć latarnika. Piękna latarnia helska przez wiele lat ułatwiała marynarzom podróż. Zobaczcie jeszcze zdjęcia. I to jest ośmiokątna wieża o wysokości 41,5 metra i na niej jest umieszczona aparatura optyczno-świetlna o zasięgu światła, jak poprzednio, 17 mil morskich. Tak to wygląda regulamin. Przy latarni można sobie tutaj kupić jakieś pierdołki, napić jakieś piwka, jakiegoś napoju. I tutaj dochodzi się po prostu drogą od centralnej części od Helu. Około 500 metrów. Latarnia prezentuje się naprawdę fajnie. Zanim jeszcze do niej wejdziemy, musimy i tak odczekać, aż bilety nam się kupią. W cudzysłowie same się kupią. Mamy tu jeszcze jakąś tablicę informacyjną w pamięci latarnika Maja. Obok są też tutaj dwa toje dla zainteresowanych. No to idziemy. Nie ma siły. Jak będziemy wchodzić, to zaraz Wam pokażę, a przejdźmy jeszcze dookoła latarni. 95% osób pewnie tego nie robi, bo i po co? Ale może coś tu ciekawego znajdziemy. Tu raczej nie. Tutaj cała instalacja elektryczna, sygnałowa, bo niewątpliwie urządzenie to jest wykorzystywane przez wojsko lub też inne służby, ponieważ u góry, jak widzicie, kręci się oczywiście No i zaraz będziemy wchodzić. Nie, to też można. Dobry. To może pan wchodzić? Tak, pan może. Ja będę pierwszy. Zapłaci kolega.
No to wchodzimy do góry. Co jakąś chwilę mamy tutaj możliwość jakby zatrzymania się pomiędzy jakby piętrami. Zobaczcie. I tam do samej góry musimy dojść. Więc idziemy. Już widać koronę drzew i morze. Chyba mamy już tutaj strop. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie, to tak się wydawało, jeszcze trochę. Kontakt, można się podładować. Okay. Tutaj dalsze wejście. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tu się zaczynają metalowe schody. Tu jest aparatura. Dobra. Wchodzimy po tych metalowych schodach do góry. Stąd przyszliśmy tą drogą. Kiedyś się na taką. 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 Kied
zewnątrz wyjść nie można. Tutaj mamy szybę. Słońcu nie ma żadnego problemu. Szczególnie, że nie mamy tutaj, tak jak mówiłem, drzwi otwartych. Więc jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. Jeszcze poczekaj na nas. Trzymajcie się. 5 zł. Cześć.